Siemano, z tej strony JMZ. Witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Kilka z Was pytało na temat tego, jak dodać mod pasażera, który jest w DLC Kubota i chyba wyszedł też jako osobny mod. Po kilku komentarzach zdecydowałem się, że właśnie ten poradnik będzie jako kolejny. I pamiętajcie, że oczywiście możecie proponować, jaki poradnik zrobić następnym razem. Możecie również proponować to na moim Discordzie, który macie w opisie. Także serdecznie zapraszam. Możecie pisać na kanale propozycje tematów do odcinka. A ja oczywiście przemyślę i postaram się takowe poradniki nagrać. Dobra. Może zacznijmy sobie już działać. Także pierwsze co, to wrzucę Wam do opisu dwa pliczki. Jest to przykład ze skryptu, który musimy sobie dodać do naszego ciągnika, kombajnu i tak dalej, ogólnie pojazdu. I jest to plik i3D, który zawiera różne transformy i tak dalej, żebyście nie musieli bawić się w dodawanie tych wszystkich transformów i tak dalej, tylko będziecie mieli od razu gotowy plik, który będziecie mogli sobie przerzucić do własnej maszyny i tylko poprzestawiać te transformy, te nody w odpowiednie miejsca. Dlatego co? Wrzucamy sobie nasz plik passenger seat do maszyny, do pojazdu. I ja posłużę się tutaj przykładem mojego MF-a. Przy okazji można oczywiście wydać aktualizację na ModHubie, czemu nie? I zrobimy sobie pasażera tutaj na tym fotelu. Dlatego tak, pierwsze co, musimy oczywiście odpowiednio ustawić naszego pasażera w tutaj tej hierarchii, że tak powiem. Dlatego tutaj do kabiny, z racji, że ona jest animowana, z racji, że ma te bujanie i tak dalej, to wrzucamy sobie właśnie do tego folderu. Dlatego ja sobie przeciągam to standardowo scrollem. I teraz tak. Mamy sobie nasz główny folder, który ja sobie ustawię od razu w miejscu naszego fotela, żeby było to łatwiej mi później wszystko ustawiać. Dlatego klikam Ctrl B, klikam lewym przyciskiem myszy tam, gdzie chcę, żeby się ustawiło. To oczywiście nie musi być jakoś tam idealnie dopasowane. Dobra, niech będzie sobie tak. To nie ma znaczenia na razie. Dobra. I jak widzicie, mamy sobie naszą kamerę, która odpowiada tak naprawdę za widok naszego pasażera. Dlatego co? Ustawiamy sobie ją tam, w to miejsce, w jakim chcemy, żeby ta nasza kamera po wejściu do środka się aktywowała. Tam, gdzie ma być widok z oczu pasażera. A jeszcze myślę, że troszeczkę w lewo, tutaj trochę skręcimy, żeby on jednak patrzył sobie do przodu. No, tak naprawdę to równie dobrze możemy sobie skopiować kamerę z tego głównego fotela kierowcy i przenieść je w to miejsce, jeżeli komuś się nie chce tego ustawiać, i po prostu ją lekko przesunąć, ale nie ma z tym jakoś dużo zabawy, więc myślę, że można się trochę pobawić i to poustawiać. Możemy również sobie wybrać tutaj, klikając prawym, kamera passenger i ustawić ją, powiedzmy, że z jego widoku. Dlatego, o, może zróbmy coś takiego. I teraz kamera outdoor z powrotem. O, i teraz mamy kamerę ustawioną idealnie, tak jakbyśmy chcieli. Dobra, przechodzimy sobie do pierwszego noda, jakim jest passenger seat 01 player skin. Czyli to jest tak jakby miejsce głównej części ciała, tłowia i tak dalej, czyli ta nasza postać będzie sobie tutaj siedziała. Dlatego tak, najpierw sobie ją tutaj ustawię do dołu, żeby ją mniej więcej na środku tego siedzenia ustawić. Może ją troszeczkę przekręcę. I na razie jeszcze do tyłu. Oczywiście trzeba to robić, testując to w grze, bo tak na oko, no to wiadomo, że nie zawsze może to wyjść.
Dobra, na razie przesunę sobie to do góry mniej więcej w ten sposób. Teraz jak widzicie, lewa noga. Ja sobie tą rotację tutaj wywalę na 0. I powiedzmy, że lewą nogę ustawimy sobie zaraz obok drzwi, czyli standardowo Ctrl B, lewy przycisk, żeby ona się tutaj na tej podłodze ustawiła. Podniosę ją troszeczkę do góry. Oczywiście to będziemy sprawdzać w grze i wtedy będziemy kombinować co i jak. Dobra, prawą nogę myślę, że gdzieś tutaj możemy postawić sobie na spokojnie. Dobra, ustawimy sobie taką samą, taką samą wysokość jak w tej lewej, czyli Y. I troszeczkę ją przekręcimy. W zależności od tego, w którą stronę będzie skierowany niebieski grot, tak będzie jakby ustawiona pod takim kątem ta stopa. Może troszeczkę za dużo. I może trochę do tyłu. Okej, powinno być w miarę spoko. I teraz ręce. No, ręce możemy jedną ustawić na przykład tutaj na poręczy. Żeby się tutaj nasz bohater trzymał. Moment, zobaczmy jak to jest. Dobra, jeżeli tutaj chodzi o kierunek, to będziemy za momencik sobie w grze kombinować. Dobra, ustawmy na razie coś takiego. I zaraz zobaczymy, w którą stronę ta ręka będzie przekręcona. Może wyzeruję sobie tutaj wszystkie wartości na razie. I powiedzmy, że ustawmy ją pod kątem coś takiego. Oczywiście będziemy to, tak jak mówiłem, w grze przestawiać. Prawą rękę spróbujemy zrobić tak, żeby ona była na kolanie, żeby ta nasza postać sobie ją trzymała na kolanie. Więc ustawimy sobie coś takiego. I później dopasujemy to do naszej postaci już, kiedy będziemy mieli podgląd w grze. Dlatego tak na razie totalnie na oko. Niech będzie to coś takiego. Żeby tą rękę na pewno było widać. Dobra, niech sobie wisi tutaj i możemy nasz plik i3D zapisać. I teraz przechodzimy sobie do skryptu. Tutaj macie nasz przykład. I przechodzimy sobie do sekcji Enterable. Jeżeli edytujecie gotowy już ciągnik, to tą sekcję musi on mieć. Dlatego bez tego kopiujemy sobie samo Passenger Seats. Wklejmy sobie jego może gdzieś tutaj. To jest akurat obojętne, gdzie wam to wygodnie zrobić. Aha, widzę, że jeszcze jednego nie zrobiliśmy. Dlatego tak. Piszemy sobie exit point, żeby go znaleźć. On jest tutaj. Dobra, skopiujmy go. I po prostu zróbmy sobie tak, żeby ten sam, w tym samym miejscu, albo może jakby miałoby się to zbugować, szczerze mówiąc nie korzystam z tego moda, to troszeczkę przesuńmy, żeby kierowca i pasażer wysiadali jednak w innym miejscu. Dobra, teraz jeszcze raz możemy zapisać i kopiujemy sobie indeks pafa właśnie od tego exit pointa. I tak, wracamy do miejsca, gdzie dodawaliśmy naszego passenger seata. Kopiujemy sobie tego głównego indeks pafa i wklejamy go w pierwsze miejsce z X-ami. Outdoor camera index. Na to możecie zwrócić uwagę. Jak widzicie, tutaj ona jest jako pierwsza, więc zostaje jedynka. Jeżeli ciągnik czy pojazd inny miałby te inaczej te kamery poustawiane, no to oczywiście w zależności od tego, która to jest z kolejności kamera, no to byśmy to przestawiali. Jakby była to na przykład ta, no to wtedy wpisywalibyśmy dwójkę. Ale z racji, że to jest właśnie outdoor jedynka, no to zostawiamy sobie jeden. Jak widzicie, tutaj kamera i node, czyli szukamy sobie kamery i kopiujemy indeks path. Tutaj zostawiamy rotate table z racji, że jest ona ruchoma. Limit możemy sobie na razie zostawić. I tutaj są wartości, które odpowiadają właśnie za ten limit. Tyle, że możemy to na ten moment zostawić i zobaczymy, co się z tym stanie później. I zwróćcie uwagę, że tutaj dalej nic nie będziemy przestawiać. Zwróćcie uwagę, że tutaj na końcu jest Shadow Focus Box. I na spokojnie możemy sobie skopiować noda
od tego Shadow Focus Boxa, takiego samego jaki jest w tej głównej kamerze od kierowcy. Dlatego ja sobie go od razu tutaj wklejam. To akurat jest przez i3D Mappings, a jeżeli ktoś chce, no to może sobie tam wkleić Noda, to jest nieważne jak to będzie ustawione. Dobra, dalej charakter Node i kopiujemy sobie player skin. Wklejamy sobie tutaj. Tutaj na razie wszystko zostawiamy. Będziemy to oglądać dopiero jak wejdziemy sobie do gierki. Dobra. I po kolei teraz left foot, right hand, czyli left arm tu akurat jest, czy później, czyli najpierw tutaj. Right foot tutaj. Left hand w left arm i right hand w right arm, o tutaj. Dobra, możemy sobie to zapisać, a tutaj raz jeszcze zapiszę, żeby mieć pewność, i możemy sobie załączyć gierkę, zobaczyć co i jak wygląda. Wchodząc tutaj na save'a, pokażę wam jeszcze, że dla testu użyję sobie czegoś takiego jak Universal Passenger. Szczerze mówiąc, nie wiem skąd to mam. Po prostu gdzieś kiedyś wyskoczył mi link czy coś takiego, na jakiejś stronie to znalazłem. Stwierdziłem, że to zainstaluję, ale ja z tego nie korzystam z racji, że praktycznie nie gram na multiplayer. Nie wiem, czy tak naprawdę ten mod działa na multiplayer, ale na pewno jeżeli macie DLC Kubotę, no to wam to zadziała bez problemu. Tak samo jak i na multiplayer, jak i na singlu. Dlatego tutaj niech gierka się na spokojnie załaduje i wracam do was, jak będziemy już w grze. Dobra, jak widzicie, gierka nam się wczytała. Znajdźmy teraz nasz ciągnik. On powinien być gdzieś tutaj w małych. O, jest. Jak widzicie, błędów żadnych nie ma. Kupmy sobie podstawowej konfiguracji, żeby tutaj nie tracić czasu. Dobra, otwórzmy sobie drzwi i jak podchodzimy, to jak widzicie, pokazuje nam się wsiąść do pojazdu i w nawiasie driver. I teraz mamy coś takiego jak Ctrl G, switch to passenger seat. O, i jak widzicie, nasza postać nam przeskoczyła. O, i śmiało można powiedzieć, że średnio się tutaj do tego ciągnika mieści. No oczywiście to było jasne, że nie będzie to idealnie ustawione. Dlatego od razu przechodzimy sobie z powrotem do naszego i3D i od razu przestawiamy. Dlatego tak, to zdecydowanie niżej. Stopy, nie wiem czy one nie były po prostu bardzo rozciągnięte, tak mi się wydaje. I myślę, że na spokojnie jeszcze do przodu możemy to pociągnąć. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Tak, stopy są ok, ale widzę, że ręce jednak są przekręcone, dlatego przejdźmy sobie z powrotem tutaj. O, i przekręćmy sobie je tutaj o 90 stopni. Może być na razie tak na oko. Ok, czyli w przypadku rąk czerwony grot wskazuje na ich front, że tak powiem. Dobra, zapiszmy. I teraz po prostu Vehicle Reload. Dobra, siedzimy sobie na głównym miejscu i teraz Ctrl G. Dobra, dalej ta postać nie jest jakoś super ułożona. Sufitu prawie głową dotyka, ale widocznie troszeczkę mało miejsca jest na nią w tym ciągniku. Chciałbym się tu bardziej przyjrzeć jeszcze, jak to jest dokładnie usytuowane. No ale dobra, możemy sobie na spokojnie jeszcze troszkę tutaj poprzesuwać. Zróbmy go jeszcze niżej. Dobra. I może jeszcze te stopy podciągnijmy troszeczkę bliżej. O, z tym niestety jest troszeczkę kombinowania. Dobra. Sprawdźmy teraz. Ok, no teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. O, przy otwartych drzwiach może to tak dobrze nie wygląda.
może tą rękę jednak sobie ustawimy troszeczkę inaczej. Czyli z powrotem ją odkręcę i spróbujemy ją dać bardziej w stronę kolana. Widzę, że jest na dobrej wysokości, a więc tak naprawdę mógłbym skopiować sobie tą lewą rękę i tutaj pod nią była prawa, więc zamienię sobie tylko nazwę, żeby się później połapać. I tą prawą, skoro ona jest w miarę dobrze przesunięta, to ustawiona, znaczy to przesunę sobie w prawą stronę. Raz jeszcze, Ctrl G. Ok, widzę, że prawa ręka jest totalnie przekręcona. Więc może prawa ręka jednak ma być ustawiona w ten sposób. Dobra, i lewą rękę. Z lewą ręką zrobimy sobie coś takiego. I jeszcze niżej. No to jest kwestia kombinowania na oko. Chyba, że ktoś zna jakiś lepszy sposób, to może się nim w komentarzu oczywiście pochwalić. Dobra, jeszcze troszeczkę przekręcimy tą rękę. Zróbmy coś takiego. I jeszcze trochę niżej. I z tą zróbmy tak samo. Ok. Sprawdźmy teraz. No, jak widzicie, to jest kwestia męczenia się, ustawiania tego według własnych tutaj, według ciągnika, no trzeba to po prostu dostosować do tego miejsca siedzącego. O, widzę, że tutaj do tego Masaya to średnio ta postać się nam mieści. Nie wiem jakim cudem, szczerze mówiąc, bo na kierowcy jakoś to tak wygląda całkiem, chociaż i tak widzę, że jest zanurzona mocno w ten fotel. Tak samo i tutaj. Dobra, jeszcze tą prawą rękę trochę odciągnijmy od niego, bo widziałem, że jest dość blisko. Dobra. I samą postać opuśćmy jeszcze ciut w dół. Dajmy ją tutaj bliżej kierowcy. O, niestety w tym ciągniku jest trochę mało miejsca na tą postać. No, niestety ona jest troszkę duża. Dobra, sprawdźmy, co się stanie w przypadku zamknięcia drzwi. Tu akurat musimy się przesiąść z powrotem. Dobra, jak to będzie wyglądać przy zamkniętych drzwiach? No, w środku jest całkiem. O, jeszcze nasza postać delikatnie wystaje. Może po prostu go przechylimy lekko. Przekręcimy. Może będzie ok. Niech sobie on siedzi trochę pod kątem. Dobra, przez drzwi nie wypadnie? Nie wypadnie. To najważniejsze. Widzę, że jeszcze, żeby lepiej to wyglądało, to tą prawą rękę teraz przesuniemy. Ok, jak ona tutaj jeszcze miała iść? Troszeczkę pod kątem, w ten sposób i troszeczkę niżej. Dobra, myślę, że teraz postać będzie idealnie dopasowana. Ok, można powiedzieć, że jest w porządku, aczkolwiek... O, to jest zabawa i jeszcze raz zabawa. Dobra. Zostawmy to. Tak jak jest. Raz jeszcze odświeżam. Dobra. Powiedzmy, że tak sobie może zostać. Ze stopami jest wszystko ok. Dobra. I jak możecie zauważyć, kamera w środku po delikatnym ruchu nam przeskakuje. Oczywiście trzeba to naprawić. I już pokazuję wam jak. Wracamy z powrotem do naszego pliku i3D z maszyną. I... wracamy do kamery. Jak widzicie, podczas manualnego ustawiania no te tutaj wartości rotate są bardzo no dosyć nieodpowiednie dla skryptu. On lubi takie równe wartości raczej, dlatego zróbmy sobie coś takiego i ustawmy to ręcznie. Tutaj 180 na razie, tutaj minus 20. A to są wartości, które ma nasz kierowca, więc takimi też się posłużę. I teraz zmniejszę sobie tutaj troszeczkę nasz kąt. Myślę, że na minus, że na 170 będzie ok, żeby on tak w miarę sobie zerkał tutaj. No, myślę, że 160 już jest za mało, ewentualnie 165. Tutaj może minus 18. Dobra, zobaczmy może jak to teraz w grze wygląda. Zresetujmy sobie raz jeszcze, Ctrl G i jak widzicie teraz ruszyłem za pierwszym razem i ta kamera
nie przeskakuje. Także rozwiązaliśmy nasz problem. Raz jeszcze wam pokażę. Totalnie nie ruszam myszką, Ctrl G i pierwszy ruch myszką. Ta kamera nie przeskakuje, obraca się dookoła, obraca się góra-dół. Także jest wszystko w porządeczku. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę to by było na tyle. Jeszcze mogę wam pokazać tylko... że w sobie wychodzi w to miejsce, które ustawiliśmy. Akurat ustawiłem je trochę za blisko koła, dlatego ona się tak podniosła. Ten exit point oczywiście możecie sobie dowolnie sobie ustawiać, nawet z drugiej strony, jeżeli by fotel był z drugiej strony, także to jest dowolność. No i co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam pomogłem, że będziecie sobie dodawać do swoich maszyn ten mod pasażera. I co, widzimy się w kolejnym poradniku. Zostawcie suba, łapkę w górę i proponujcie swoje tematy na kolejne odcinki czy też poradniki. Trzymajcie się, hej!